Witajcie! Dzisiaj przychodzę do Was z porównaniem automatycznego urządzenia firmy Silvercrest z Lidla do wypieku chleba z Lidlomixem. Przygotuję dwa chleby jednocześnie w dwóch urządzeniach i zobaczymy, w którym urządzeniu będzie to łatwiejsze i szybsze oraz sprawdzę, czy jest różnica w smaku. Obydwa chleby przygotowałam według jednego przepisu z opakowania mąki orgiszowej. Przepis znajdziecie w opisie filmu. Według instrukcji automatu do chleba wystarczy wszystkie składniki dodać do formy, zaczynając od płynnych składników oraz założyć specjalne haki do ugniatania. Ustawiamy program i automat ugniata ciasto przez 10 minut. Tutaj miałam problem, żeby włożyć poprawnie formę do urządzenia. Zajęło mi to dobrą chwilę, aż w końcu się udało. Wskazówka dla Was. Musicie odpowiednio ustawić nóżki spodu formy, przykręcając ręką, tak żeby idealnie trafiły do środka urządzenia. I gdy już natraficie, przyciskacie mocniej formę do dołu. W międzyczasie przygotowuję chleb w Lidlomixie. Najpierw przygotowuję rozczyn i podgrzewam przez 2 minuty, bezpośrednio w urządzeniu, a nie osobno. Automat dalej nam powoli ugniata ciasto. Do robota dodaję resztę pozostałych składników. Ustawiam ugniatanie na 45 sekund. A w automacie ustawiam wybrany program do pieczenia chleba. Jak widzicie, całość zajmie 3 godziny. Ciasto przygotowane w Lidlomixie jest już gotowe, robot pięknie zagniótł ciasto, teraz przekładam do brytwanki wyłożonej papierem do pieczenia, przykrywam ściereczką i odstawiam ciasto w ciepłe miejsce na 1 godzinę. Przechodzimy teraz do automatu. W instrukcji było napisane, że dobrze jest po ugnieceniu ciasta przez urządzenie wyjąć ciasto z formy i pozbyć się haków do wyrabiania, ponieważ później istnieje prawdopodobieństwo, że chleb od spodu nam się rozwali podczas oddzielania haków od chleba już gotowego. Zatem pozbywamy się haków i wkładamy ciasto z powrotem do formy i ponownie włączamy urządzenie. W tym czasie chleb przygotowany w robocie wyrósł, wkładamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na 1 godzinę aż do zarumienienia. Chleb przygotowany w robocie jest upieczony i gotowy, natomiast chleb w automacie będzie piekł się jeszcze ponad 1 godzinę. Podsumowanie. Dla mnie zdecydowanie automat do wypieku chleba się nie sprawdzi. Myślałam, że chleb w automacie przygotowuje się bardzo szybko, że wystarczy tylko włożyć składniki, zamknąć, a resztę zrobi urządzenie, czyli zagniecie, uformuje i upiecze. Cały proces wypieku chleba w tym urządzeniu jest znacznie dłuższy, samo ugniecenie ciasta to 10 minut i jak wspomniałam wcześniej, dobrze jest wyjąć te haki z formy, no i to też jest dla nas dodatkowa zabawa. Dla mnie o wiele przyjemniejszy i szybszy jest zdecydowanie robot Lidlomix, do którego wkładam wszystkie składniki. Po 45 sekundach ciasto mam pięknie ugniecione. Następnie przykładam do formy, czekam aż ciasto wyrośnie i do piekarnika chlebek jest gotowy. Teraz pytanie, czy jest różnica w smaku chleba przygotowanego w automacie i przez robot Lidlomix? Nie stwierdziłam żadnej różnicy, obydwa smakowały tak samo oraz miały taką samą konsystencję. Zatem ja wybieram Lidlomixa bez dwóch zdań.